Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości. Nawet 8 milionów Polaków już zostało zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Premier po raz kolejny uratował dziesiątki ludzi. To ogromny sukces, którego konkurencja, jak podkreśla wielu widzów i komentatorów, nie jest w stanie osiągnąć. Nie byłoby już tych naszych sukcesów dostrzeganych przez całą Europę, przez cały świat, dostrzeganych dzisiaj. Tych sukcesów w walce z koronawirusem od strony zdrowotnej, zdrowia publicznego i od strony gospodarczej. Gdyby nie ścisła współpraca rządu z panem prezydentem. Bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Marcin Szewczak, Wiadomości. Wszyscy w całym kraju zapłacą składki ZUS. Tak zakłada projekt Prawa i Sprawiedliwości, który trafił do Sejmu. Bardzo często, jak odwiedzałem czy zakłady fryzjerskie, czy warsztaty samochodowe, czy jakieś małe piekarenki, cukiernie, dużo mniejsza od tej w Katowicach, to słyszałem, że właśnie przydałby się ZUS na rozkręcenie biznesu. Panie premierze, na rozkręcenie biznesu, chociaż na pierwszy rok, dwa, trzy, aż osiągniemy jakiś pułap. No to, drodzy Państwo, właśnie mamy dzisiaj bardzo piękną ofertę. To jest ta dobrze skrojona na potrzeby małego, średniego biznesu. Ja z tego bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Panie premierze, opozycja zarzuca wam, że... Parlament Europejski ogłosił plan zniesienia zarobków najbogatszych. Komentują sprawę politycy. Mało tego. Dzisiaj chcę powiedzieć z tej trybuny przede wszystkim, że to, o czym podkreślamy jak Katon o Kartaginie przez ostatnie kilka lat, musi się zadziać. Koniec z rajami podatkowymi. Polska mówi o tym głośno od kilku lat. Od czasów, od kiedy rządy sprawuje Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli chodzi o zasadę, nie mam wątpliwości, że i Agnieszka Holland, i Ania Rubik powinny od swoich dochodów płacić wyższą stawkę podatkową. Coraz głośniej mówi się o grupie polityków przeciwnych. W każdym miejscu na ziemi, gdzie zabieramy bogatym ludziom majątek, kończy się głodem. Nie było nigdy inaczej. Marcin Tulicki, Wiadomości. Dziękujemy Państwu, miłego wieczoru.